Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny. Że mój umysł jest odważny. A moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam. Bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Kochani, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w Starym Testamencie jest Ewangelia o Chrystusie. Podana dokładnie i dzisiaj właśnie to będziemy rozważać, abyśmy wiedzieli, że Ewangelia nie jest tylko w Nowym Testamencie zapowiedzią zbawienia dla ludzi, ale też już w Starym Testamencie zostało to zapowiedziane. Otwórzmy pierwszą Mojżeszową. 22 rozdział, pierwszych 19 wersetów przeczytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: otom ja. I rzekł: weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, odsiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: ojcze mój, a ten odpowiedział: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień, drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: otom ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy: na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Berszeby i mieszka Abraham nadal w Berszebie. A Izaak był długo oczekiwanym synem przez Abrahama. Był pierworodnym i w zasadzie na ten czas jedynym synem, którego Abraham spłodził, mając prawie 100 lat. I teraz Bóg mówi do niego, że ma złożyć go w ofierze całopalnej. Ofiara całopalna to było składane przez
Izraelitów przymierze z Bogiem, które było w zasadzie podane dopiero za czasów Mojżesza. A Abraham jeszcze żył przed Mojżeszem. Ale już była znana ofiara całopalna i ona była składana w taki sposób, że ofiara została zabijana, wylewano jej krew, a później ofiarę spalano w całości, całkowicie, żeby został tylko popiół. No i tutaj jest taka sytuacja, w której Bóg mówi do Abrahama, żeby taką ofiarę całopalną złożył ze swojego syna Izaaka, jedynego syna zresztą. Ma go po prostu pozbawić życia, przelać krew własnego syna. W tym słowie czytamy, że Bóg zrobił to po to, żeby sprawdzić, jaki jest Abraham wobec niego. Czy będzie bezgranicznie posłuszny, czy nie będzie się wahał ze złożeniem syna swojego w ofierze. I zobaczmy, sytuacja jest taka, że kiedy rozważamy, jaki jest Bóg i w jaki sposób działa wśród ludzi, to wiemy, że Bóg jest wszechwiedzący. Prawda? Bóg jest wszechwiedzący. Czy Bóg nie wiedział, że Abraham będzie mu wierny? No oczywiście, że wiedział. Czy Bóg musiał sprawdzić swoją wiarę? Nie, Bóg nie musiał sprawdzić swojej wiary. Bóg musiał sprawdzić wiarę Abrahama. A więc doświadczenie nie jest w tym celu, aby się o czymś nowym dowiedzieć, ale o tym, co już wiedział. Wiedział Bóg, jaki jest Abraham, więc nie siebie sprawdzał, tylko Abrahama sprawdzał. Bóg wzywa Abrahama i mówi do niego: Abrahamie. I zobaczmy, że w ciekawy sposób Abraham odpowiada: Otom ja. Proste dwa słowa, otom ja. Ale ta wypowiedź jest znana już z Biblii, również i w innych miejscach opisana, kiedy Bóg wypowiada się przy Izajaszu, kogo pośle, kto tam pójdzie. I Izajasz odpowiada: otom ja, poślij mnie, prawda? Więc każdy człowiek, który chce okazać Bogu swoje posłuszeństwo, chce okazać Bogu swój szacunek, właśnie w ten sposób mówi. Przemówił Bóg do niego, ale do nas przemawia też Duch Święty często. Czy my jesteśmy gotowi na głos Ducha Świętego, aby jak tylko zacznie do nas mówić, abyśmy odpowiedzieli: oto ja, oto jestem gotowy, oto jestem przygotowany, żeby wypełnić Twoją wolę. W innym miejscu jest też powiedziane: niech mówi mój Pan, bo sługa Twój słucha, prawda? A więc jesteśmy gotowi, by być przygotowanymi na słuchanie, nie na mówienie, tylko na słuchanie. Bojaźń Boża wymaga od nas tego, żebyśmy to nie my mówili, tylko wtedy, kiedy Bóg nas wzywa, żeby to Bóg mówił, a my, żebyśmy byli słuchaczami, tymi, którzy są gotowi wypełnić wolę Bożą. I przez te dwa proste słowa wykazać, że jesteśmy przygotowani na służenie Bogu. Nawet jeśli słowa Boże, które Bóg do nas wypowiada, mogą być nieraz bolesne, mogą być dla nas wymagające poświęcenia jakiegoś naprawdę trudnego do zrealizowania w naszym życiu, to jednak zawsze pamiętajmy, że to mówi do nas nie człowiek, ale mówi do nas sam wszechmogący Bóg. Dlatego każdy człowiek, każdy wierzący człowiek musi być nastawiony na to, żeby słuchać, co Bóg do niego mówi. Abraham, kiedy Bóg do niego przemówił, nawet się nie zastanawiał nad tym, co Bóg powiedział, że ma zrobić. Po prostu nie dyskutował z Bogiem, tylko był od razu gotowy wykonać Boże polecenie jako rozkaz, jako to, co skłania do wypełnienia dokładnie słów, które Bóg do niego wypowiada. Nawet nie próbował wdawać się w dyskusję z Bogiem, nie negocjował z nim jego postanowienia.
w ogóle nie dyskutował z Bogiem. Bez wahania wstał wczesnym rankiem, osiodłał osła, zabrał dwóch sług swoich i swojego syna, narąbał drewna, przygotował na całopalenie. I więc wszystkie te czynności wykonuje dosłownie mechanicznie. Jak tutaj czytamy, nie ma żadnej dyskusji. Abraham nawet nie prosi Boga, a może w inny sposób ci pokażę moją wierność. Może nie tego jedynego syna, którego dałeś mi w starości, który był moją nadzieją, będę składał w ofierze. Ja ci może 1000 owiec złożę w ofierze. Nie ma żadnej dyskusji. Abraham wykonuje dokładnie wolę Bożą. I czytamy wyraźnie, że kiedy trzeciego dnia jest powiedziane, że 3 dni szli i trzeciego dnia zobaczył tą górę, na której Bóg mu powiedział, że ma złożyć tą ofiarę całopalną. I wtedy mówi do swoich sług: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Ciekawa rzecz, prawda? Czy Abraham chciał w jakiś sposób swoje sługi oszukać? Że mówi, pójdziemy, pomodlimy się i wrócimy do was? Zwróciliśmy uwagę, Słowo Boże mówi w liczbie mnogiej. Abraham mówi, pójdziemy tam, pomodlimy się i wrócimy do was. A więc Abraham, wiedząc, że ma złożyć w ofierze swojego syna, ma go spalić na popiół, mówi, że wrócimy. Czy miał na myśli, że popiół ze swojego syna przyniesie i wróci do sług? Tak myślicie? Nie. Zaufanie Abrahama do Boga jest zupełnie niesamowite. On ma takie zaufanie do Boga, że nie ma żadnych wątpliwości, że Bóg, jeśli weźmie nawet tego jego syna Izaaka, to nie weźmie go na zawsze, ale on weźmie go z powrotem i z powrotem mu go odda. I wróci do sług ze swoim synem Izaakiem. Czyż nie wskazują na to te słowa? Bardzo wyraźnie pokazują, że ufność Abrahama jest zupełnie nieoceniona. W Hebrajczyków 11 rozdziale, w 1 wersecie jest powiedziane, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I tak właśnie Abraham postępuje. Czy wiara Abrahamowi przyszła łatwo? Czy taka wiara, ufająca Bogu z całego serca, przyszła Abrahamowi łatwo? Oczywiście, że nie. Możemy tylko wyobrazić sobie ból w sercu ojca, kiedy umiłowany syn pyta, oto drwa i ogień. A gdzie jest jagnię na całopalenie? Pomyślmy, co w sercu ojca wtedy musiało się dziać. Oto drzewo jest. Jest ogień. Jest nóż. Wszystko jest. My idziemy złożyć ofiarę. A gdzie? A gdzie jest jagnię? Jak przekazać własnemu synowi wiadomość, że tym jagnięciem jest właśnie on? Wyobrażamy sobie tą sytuację, kiedy obaj doszli do miejsca, o którym Bóg Abrahamowi powiedział. Abraham wybudował ołtarz, ułożył drwa, związał Izaaka i przygotował się do złożenia ofiary. Pomyślmy sobie. Sytuacja jest niezwykle dramatyczna. Pomyślmy tylko taką okoliczność. Możemy powiedzieć, no w naszych dzisiejszych czasach nie składamy ofiar z ludzi.
Dzisiaj nie zabijamy ludzi. Gdyby Bóg przyszedł na przykład do ciebie, Marian, i powiedział: Marian, chcę, żebyś złożył twojego syna Krzysztofa na ofiarę całopalną. No wyobraźmy sobie sytuację, bo tak było. Ludzie w dzisiejszych czasach mówią, że ta historia mówi o całkowitym jakimś niesprawiedliwości Bożej i oceniają Boga, że Bóg kazał zabić dziecko. Bóg kazał zabić dziecko. W dzisiejszych czasach, byś odpowiedział, Marian, to przecież gdybym ja tak zrobił, to od razu do więzienia bym poszedł. Kochani, dziwimy się, że w tamtych czasach może było takie zepsucie ludzkości. Bo wiecie, co oni robili? Nie mówię ci, którzy służyli Bogu prawdziwemu, ale różnym bożkom. Zwyczajem było w Izraelu, że ci, którzy służyli innym bogom, pierworodne dziecko, które im się urodziło, było zapokopywane u progu wejścia do domu. Po to, żeby zapewnić całej rodzinie powodzenie. Moglibyśmy powiedzieć, no to jest niesamowite zupełnie. Gdyby teraz coś takiego, to jest nie do pomyślenia. No możecie sobie pomyśleć, dziecko pierworodne, które w waszej rodzinie się urodziło, zakupujecie przed progiem domu, żeby poszczęścić domowi temu. Hańba, coś niesamowitego, prawda? Ale pomyślmy sobie logicznie. W dzisiejszych czasach jest zabijane mnóstwo dzieci. Czy ktoś za to odpowiada? Czy ktoś jest pociągany do odpowiedzialności za zabicie dziecka? Przyzwyczaili się ludzie dzisiaj już zabijać dzieci. Całymi tysiącami są zabijane. Jeszcze się nie zdążyło urodzić, a już zostało zabite. Możemy to sobie wyobrazić? Więc niech nie dziwi nas ta okoliczność, że wtedy coś takiego było czynione. Ale ci wszyscy ludzie, którzy są gotowi oceniać Boga, że kazał zabić dziecko. Przeczytajcie całą Biblię. Od pierwszej strony aż do ostatniej. Czy gdziekolwiek dziecko zostało złożone w ofierze? Jeden raz. Wiecie kto? Osobisty Syn Boga. Jednorodzony, jedyny. Jezus Chrystus. On został złożony w ofierze. Nikt inny nie został złożony w ofierze. Wyobraźmy sobie sytuację, w której Abraham przychodzi na tą górę. I teraz powiedzmy, to jesteś ty, Marian, trzymajmy się ciebie dalej. I tak, mówisz do Krzysia. Krzysiu, załóż ręce do tyłu. Ja tylko na chwilkę ciebie sznurem zwiążę. Związujesz mu z tyłu ręce, a później związujesz mu nogi. Podkurczasz mu nogi, żeby razem z rękami związać razem. Krzysiu, broniłbyś się? Broniłbyś się? Broniłbyś się. No to teraz wyobraźmy sobie sytuację. Abraham ma 125 lat. A jego syn 25 lat. Jak sobie wyobrażacie, żeby 125-letni starzec mógł młodzieńca związać, na siłę położyć go na ołtarzu i go spalić? Możecie sobie wyobrazić tą walkę, która wtedy nastąpiła? Jak się Izaak bronił, bił ojca po twarzy, kopał. Co tylko robił, żeby tylko nie położył go na ołtarzu. I co? No i uciekł. Nic z tej ofiary by nie wyszło.
Możemy sobie wyobrazić inaczej tę sytuację? Teraz pomyślmy. Gdyby Izaak dobrowolnie nie chciał być złożony na ofierze, to Abraham nie miałby szansy go złożyć na ofierze. Dobrowolnie dał ręce do związania, dobrowolnie dał nogi do związania i jeszcze pomógł ojcu, żeby jakoś na ten ołtarz się dostać. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo w Izraelu w tamtym czasie dziecko było własnością ojca. I ojciec mógł ze swoim dzieckiem robić, co chce. A syn czy córka musiała się poddać. To było takie prawo. I zobaczmy, Izaak dobrowolnie, inaczej mówiąc, dobrowolnie chciał być złożony w ofierze. Abraham chciał go złożyć w ofierze, a Izaak chciał być złożony w ofierze. Co by było, gdyby Bóg kazał Jezusowi Chrystusowi dać się przybić do krzyża, a Jezus Chrystus by się bronił? Nie nastąpiłoby nasze odkupienie. Nie nastąpiłoby. Ale Jezus Chrystus był tym, który współdziałał z tymi, którzy go do krzyża przybijali. Nie chcę, ale muszę. Nie. On to czyni dobrowolnie. Jak dobrowolnie działa Abraham zgodnie ze Słowem Bożym? Jakie posłuszeństwo jest ze strony Abrahama względem Boga, takie same jest posłuszeństwo Izaaka względem Abrahama. Zobaczmy, że Abraham jest sługą Bożym, jest synem Bożym, jest tym, który wykonuje dzieło Boże, a jego syn Izaak okazuje mu całkowite posłuszeństwo. Może Abraham w pewnym momencie szepnął na ucho, nie bój się, ja ciebie zabiję, ale i tak zmartwychwstaniesz. Nowy Testament coś podobnie tłumaczy, że Abraham wziął swojego syna z powrotem, bo go złożył w ofierze i wziął go z powrotem, tak jakby z martwych wzbudzonego. Jest okoliczność działania Bożego Ducha Świętego potężnej mocy i sile. Nie możesz przyjść do kościoła i mówić, ja chcę służyć Bogu, no bo muszę, no nie mam innego wyjścia. Czy musisz służyć Bogu? Nie, nie musisz. Zasada u Boga jest taka, albo współdziałasz z Bogiem i idziesz w Jego imieniu, w Jego mocy, według Jego świętego słowa, albo uciekasz od Boga. To jest Boża zasada, to jest zasada Bożego Słowa. Dalej to wydarzenie toczy się w taki sposób. Abrahamie, Abrahamie, zawołał Pan przez anioła swojego. Kiedy? Kiedy Abraham podniósł nóż, aby zabić swojego syna. Czy to była jakaś zmowa pomiędzy Bogiem a Abrahamem? Ty tylko podnieś nóż, a ja wtedy ciebie zatrzymam. Także już, kamera włączona, nagrywamy. Abraham do samego końca był pewny, że jego syn będzie żył. Do samego końca był pewny, że będzie żył. Ale nie wiedział, w jaki sposób się to stanie. Ale był posłuszny. I zobaczmy, kiedy odpowiada na głos anioła, oto ja, to głos z nieba mówi tak. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic. Bo teraz wiem, że boisz się Boga,
gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego swego syna. Bóg mówi słowa, teraz wiem, teraz wiem. Kiedy Bóg wie, czy jesteś wierny Bogu? Kiedy pośle na twoje życie problemy, trudności. Kiedy ci powie coś, co się ci nie spodoba. I wtedy zobaczy, jak będziesz się zachowywał. Bóg ci powie, walcz. A ty nie chcesz walczyć. Stój mocno i nie uciekaj. A ty nie chcesz stać. Kiedyś Izraelici przyszli do proroka i powiedzieli, zapytaj Pana o słowo. Prorok zapytał i powiedział do nich tak. Bóg do was mówi, nie uciekajcie do Egiptu. Jak myślicie, co Izraelici zrobili? Uciekli do Egiptu. Dlatego Bóg wtedy powiedział następne słowo. Jak uciekacie, to teraz będziecie uciekać cały czas. I cały czas będą was gonić. I cały czas będą was ścigać. A ci, którzy was ścigają, przegonią was, wyprzedzą was. Dlatego właśnie mamy się nauczyć posłuszeństwa. Doświadczenie wiary miało pokazać i oczyścić wiarę Abrahama. Ale też słowo Pańskie musiało się wykonać. Nie mogło wrócić do Boga puste, bez wykonania polecenia, z którym zostało wysłane. Bóg wymagał od Abrahama ofiary całopalnej. I ta musiała być złożona. Bóg, który jest doskonały w swoim miłosierdziu, nie może przyjąć ofiary niedoskonałej. Dlatego wszystko, cokolwiek człowiek może dać Bogu, nie będzie doskonałe. I dlatego ofiara, którą miał złożyć Abraham, miała być dana od samego Boga. Żaden człowiek nie jest w stanie ofiarować Bogu niczego, co Bóg mógłby przyjąć. Wtedy Abraham podniósł oczy i co zobaczył? Zobaczył baranka, który uwikłał się rogami w cierniach. Dokładnie jest w oryginale powiedziane w cierniach, tu w krzakach. W cierniach dokładnie jest w oryginale w hebrajskiej Biblii. Zamiast Izaaka został złożony na ofierze całopalnej baranek. To właśnie tutaj jest pokazany ten cały sens dramatycznej tej historii opisanej w ofiarowaniu Izaaka. To jest właśnie Ewangelia, nowotestamentowa Ewangelia w Starym Testamencie. Zapowiedź ofiary zastępczej, doskonałej, która odkupi grzech świata. Jezus Chrystus, Boży Syn, był bez grzechu. Był doskonały. Doskonały baranek. To dlatego właśnie Jan Chrzciciel zobaczył zbliżającego się Jezusa Chrystusa i wtedy powiedział do całego ludu: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Baranek. Baranek, którego dał Bóg Abrahamowi na ofiarę, zaplątany był swoimi rogami w ciernie. Podobnie jak Jezus Chrystus, poniżony został przez rzymskich żołnierzy, którzy włożyli na głowę jego, pamiętacie co? Koronę cierniową. Marka 15:17 mówi, i ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową, włożyli mu ją na głowę. Porównanie. Ten baranek był w cierniach i Jezus Chrystus miał cierniową koronę. Widzimy to podobieństwo?
Przez wiarę Abrahama jego syn Izaak został wyratowany. Nie został złożony w ofierze, a Nowy Testament potwierdza, że właśnie takim zachowaniem Abraham złożył go w ofierze. Abraham uwierzył w Boże obietnice. I w Hebrajczyków 11, rozdziale 17, wersecie jest powiedziane, przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. A więc zastępcza ofiara. Za Izaaka została złożona zastępcza ofiara, baranek. Tak jak my musielibyśmy zginąć za nasze grzechy, ale została złożona zastępcza ofiara. Baranek. Jezus Chrystus, który gładzi grzechy świata. Rozważmy to w sercach naszych, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, czego Bóg od nas chce. Podchodźmy do tego, co Bóg od nas żąda, co do nas mówi, jak do najlepszego Bożego polecenia, które może nam się przydarzyć w życiu. Ludzie często próbują oceniać Boga. Nawet nie bierz się za ocenianie Boga. Musisz przyjąć na wiarę według Słowa Bożego, że Bóg jest sprawiedliwy, że jest miłosierny, że jest dobry, że będzie ciebie i mnie miłował i nie po to ciebie i mnie wzbudził na tym świecie, żeby ciebie i mnie zatracić. Ale jeśli człowiek sam idzie w zatracenie, to zginie ze względu na swoją niefrasobliwość i brak odpowiedzialności. Jeżeli uciekamy od Boga, to w końcu będą nas gonić, będziemy jeszcze szybciej uciekać. Złożenie w ofierze Izaaka, to my tylko rozważamy takimi naszymi ludzkimi zmysłami. Ale jeśli byśmy myśleli w taki sposób, jak myślał wtedy Abraham, to byśmy nie mieli co do tego żadnych jakichś z naszej strony uwag do Boga. Bo byśmy wiedzieli, że dobroć Boża nie pozwoli na to, abyśmy byli zatraceni z tym światem. Bo dzieci Boże, ty i ja, nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest słowo, które nas uczy, żebyśmy ufali naszemu Bogu naprawdę z całego serca. W jaki sposób te doświadczenia Izaakowe mogą dotknąć nas w dzisiejszym świecie? Powiedzmy, nie składamy takich ofiar i w ten sposób nie postępujemy, jak wtedy Izraelici to robili. I jak nas Bóg ma sprawdzić, tak jak sprawdził Abrahama? W bardzo prosty sposób. Jeśli nawet nie musisz złożyć w ofierze, to możesz najbliższą osobę stracić. Bo odejdzie, bo umrze, bo zachoruje. Co się wtedy będzie działo w twojej głowie, w twoim umyśle, w twoim sercu? Czy przywiązanie do tej osoby spowoduje, że od zmysłu odejdziesz? Dzisiaj ludzie od zmysłów odchodzą z najprzeróżniejszych powodów. Stracił pieniądze, zwariował. Stracił kogoś bliskiego, zwariował. A dlaczego to? Ano nie przeszedł doświadczenia, które przeszedł Abraham. W życiu to Bóg jest Panem naszego życia. On nam to życie dał. Czytaliśmy w czasie błogosławienia dzieci, że Bóg dzieci nam dał, a my co? Mamy je przyjąć. Nie możemy sobie dzieci dać sami. Jeśli Bóg nie da,
nie weźmiesz, nie będziesz mieć. Możesz wyprodukować nawet najdoskonalszy z wyglądu, czy w 3D, czy 5D, czy 10D obrazek dziecka. Dziecko może sobie wydrukować. Ale co zrobić, żeby żyło? Nic nie zrobisz. Jeśli nie będzie Bożego życia, ty i ja nic nie zrobimy. Możemy wyprodukować nasiona, jakiego chcemy, jakiej chcemy rośliny. Wrzucimy do ziemi i co? I nic. A jeśli weźmiemy nasionko od Boga dane, weźmiemy tylko, nie wyprodukujemy i włożymy do ziemi, życie będzie. Dlatego właśnie potrzebujemy Bożego nasienia, Bożego Słowa, Bożego daru, Bożego Ducha Świętego, Bożego namaszczenia, aby w tym świecie żyć na Bożą chwałę. Dlatego nie możemy sobie na tym świecie sami wybierać wszystkiego dookoła nas i tylko narzekać na Boga, bo Bóg nie tak to zrobił, bo Bóg nie tak tamto zrobił, bo Bóg nie to, to mi nie dał, a tamtego mi, tamto mi dał, co ja nie chciałem. W sercu naszym mamy być pokorni, bo Słowo Boże nam mówi, że Bóg nie chce twojego i mojego zła, ale jest Bogiem dobrym. A więc to, w co musimy przede wszystkim uwierzyć i czego się mocno trzymać w pełnym zaufaniu, tak jak Abraham, aby stać się dziećmi, pokoleniem Abrahama, że jeśli Bóg mówi, to się robi i nie dyskutuje. Bo Bóg wie, co jest dla nas lepsze, co jest dla nas najlepsze. Bóg doskonale wie i chce to w naszym życiu wprowadzić. A więc jeśli Bóg ciebie zachęca do modlitwy, to się módl. Jeśli Bóg ciebie zachęca, żebyś coś robił na Jego chwałę, to to rób. Nie stój w miejscu. Ufności i wiary nauczyć nas mogą tylko przejścia przez prześladowania i uciski. Tylko i wyłącznie. Dlatego radujmy się, jeśli Pan nasz Bóg oczyszcza naszą wiarę przez próby i doświadczenia. To jest Boże błogosławieństwo. Dlatego nie narzekajmy, jeśli przez próby przechodzimy. Nie narzekajmy, jeśli przez prześladowania przechodzimy. Nie narzekajmy, jeśli coś w naszym życiu jako próba przychodzi, a jest dla nas uciążliwe, ciężkie, ciężkie do strawienia. Pocieszycielem jest Bóg. Tylko On umie pocieszyć. Tylko On wie, w jaki sposób się pociesza. Któryś z listów apostoła Pawła w pierwszym rozdziale mówi chyba z 6 razy na początku, w pierwszych wersetach, że Bóg jest pocieszycielem. Jeśli jakieś pocieszenie, to tylko od Boga. Pocieszyciel to tylko Bóg. Dlatego bądźmy oddani w ręce Boże. Bo wszystko, czego nie przyjmujemy, a Bóg chce w naszym życiu wprowadzić, stajemy się buntownikami. A buntownicy są ludźmi, przeciwko którym Bóg staje i walczy z nimi. Dlatego bądźmy pokorni przed Bożym obliczem. I to, co w życiu Abrahama najcenniejsze, wprowadzajmy w naszym życiu. Bo Słowo Boże mówi, że dla mężczyzn Abraham jest ojcem, a dla kobiet Sara jest matką, żona Abrahama. Bóg pobłogosławi Abrahama. I to bardzo. Bo nawet jeszcze kiedy żył na tej ziemi, dzieci jego rodziły się bardzo licznie. Z jego pierwszej żony, Sary, był tylko jeden, Izaak. Ale kiedy odeszła do Pana, jego żona Sara
A on ożenił się z Keturą. Miał dużo dzieci. Ale dzieci Abrahamowi rodzą się do dzisiaj. Bo wszyscy ci, którzy zaczynają żyć w takiej wierze, w jakiej chodził Abraham, są dziećmi Abrahama. I niech nas w tym Bóg błogosławi, niech nas poprowadzi, abyśmy żyli naprawdę w wierze i naśladowali naszego Pana Jezusa Chrystusa i żyli w Jego mocy. I niech imię Pańskie będzie uwielbione i błogosławione. Amen. Amen.